Witam serdecznie. Dziś powiemy sobie więcej o narcystycznych sektach, o zawłaszczeniu w sektach i posłużę się tutaj przykładem dość powszechnie znanej sekty, a mianowicie Świadków Jehowy. Za chwilę powiem, dlaczego wybrałam właśnie tę sektę, a tymczasem chciałabym dodać, że możecie znaleźć, gdyby Was to interesowało, gdyby na przykład osobiście dotyczyło Was na jakiś czas lub obecnie zawłaszczenie przez sektę, możecie znaleźć bardzo dużo ciekawych materiałów w internecie, na YouTube, na przykład historię Chrisa Stuckmana, który jest znanym krytykiem filmowym, którego kanał ma chyba co najmniej 2 miliony subskrybentów, albo i więcej, i jeszcze więcej ma filmik, w którym dokonał coming outu, w którym wyznał, że był wychowywany od dziecka jako Świadek Jehowy i w jaki sposób to wpłynęło na jego życie, na jego samopoczucie, na fakt, że na jakiś czas zawiesił świetnie rozwijający się kanał, w którym zajmował się właśnie krytyką filmową. Jest również taka postać jak Lloyd Evans na YouTube, też możecie sobie zobaczyć jego filmy, bardzo dobre, bardzo rzetelne materiały, które ukazują sposób subtelny często i podstępny zawłaszczania umysłu przez sekty. Wiem, że wiele osób poleca także Apostazy, film na Amazonie, na Amazon Prime. Jeszcze go nie widziałam, jeśli go zobaczę, to może zrobię z tego jakiś materiał albo sobie o tym podyskutujemy. A tymczasem chciałabym, abyśmy sobie jasno powiedzieli, że sekty, a także korporacje, o tym być może opowiem więcej w innym wideo, mogą być i są często narcystyczne. W mojej książce Antyczłowiek, Mroczna strona człowieka, powiedziałam wiele na temat narcystycznych guru, na temat zawłaszczających sekt. I tam Cię odsyłam, jeżeli chcesz takich przykładów poznać więcej. A tutaj przejdziemy już do szczegółowego omówienia mechanizmów działania, zarówno psychologicznych, jak i socjologicznych sekty, na przykładzie właśnie Świadków Jehowy. Przede wszystkim to, co mam nadzieję za chwilę pokazać i wykazać, to, że sekty stosują dokładnie te same mechanizmy zawłaszczenia, co narcystyczni ludzie. I mówię o Świadkach Jehowy po pierwsze dlatego, że moim zdaniem jest to modelowa sekta dla zilustrowania destrukcyjnego wpływu grupy religijnej jako guru. W tym przypadku nie ma jednego guru, jest grupa, jest jakieś enigmatyczne ciało kierownicze, które jest grupą złożoną z kilku osób. I grupa ta kontroluje praktycznie każdy ruch, czyli ma wpływ totalny. W socjologii istnieje taki termin jak instytucja totalna. To oznacza właśnie dokładnie nie mniej, nie więcej niż tyle, że instytucja ta ma wpływ na każdą sferę życia człowieka. Na sposób zachowania się, na ubiór, na sposób wysławiania się czy używania określonego rodzaju zwrotów, określonego rodzaju języka. Ta instytucja totalna może nakazać lub zakazać, na przykład w danym momencie być w domu lub nie być. Taką instytucją totalną jest wojsko albo szpital. No i również taką instytucją są przeważnie sekty. Trzeba uważać z tym słowem, mam tego świadomość, że słowo sekta jest mocno nadużywane. To słowo bywa przypisywane różnego rodzaju niewinnym działaniom. Tym słowem etykietyzuje się na przykład w Kościele katolickim często zdarzenia czy fenomeny niczego z sektą nie mające wspólnego. Ale mówimy tutaj o sekcie w znaczeniu socjologicznym, która charakteryzuje się kilkoma bardzo ważnymi kryteriami. Jej działalność wokół tych aktywności się organizuje. Zatem zgodnie z definicją socjologiczną,
Sekta to taka grupa społeczna, grupa osób, która charakteryzuje się przede wszystkim izolacją od reszty społeczeństwa. Często izoluje swoich członków nawet od najbliższych, od rodziny. Również grupa ta powinna posiadać własną specyficzną hierarchię wartości i zespół norm, zespół zachowań ściśle związanych z tą hierarchią i podporządkowanych roli przywódczej figury. Sekta, sam ten termin, samo to słowo pochodzi od łacińskiego secare, secator, odcinać, ciąć. Zatem działanie sekty jest przede wszystkim właśnie odcinające, ale odcinające w sposób podstępny, dlatego że w zamian oferuje nową, wspaniałą przynależność. W przypadku Świadków Jehowy przynależność ta jest nie byle jaka, jest nie byle czym, gdyż teoretycznie, wchodząc w ramiona tej sekty, dostajesz obietnicę życia wiecznego w raju na ziemi wraz ze swoimi, jak oni to nazywają, braćmi i siostrami, którzy są nikim innym jak członkami tej sekty, czyli tego zboru. I ludzie mamieni tak wysoko punktowaną nagrodą, tak wielką gratyfikacją, naprawdę są w stanie bardzo szybko wywrócić swoje życie do góry nogami i bardzo wiele poświęcić na rzecz tej oto przynależności. Z całą pewnością, moim zdaniem, dużą częścią motywacji wejścia w tę sektę jest pewnego rodzaju naiwność poznawcza połączona z lękiem przed śmiercią. Bo jeżeli boimy się śmierci, nie wiemy czym ona jest, nie rozpoznaliśmy jeszcze czym jest w ogóle rzeczywistość, to łatwo damy sobie opowiedzieć piękną historię o tym, jak to miłosierny Bóg, oczywiście ojciec, czyli Bóg patriarchalny, stworzył Adama i Ewę, potem oni zrobili nie to co trzeba, czyli w sumie dowiedzieli się czym jest dobro i zło, zostali za swój pęd poznawczy ukarani i wypędzeni z raju, który w założeniach Boga miał być na całej ziemi zawsze, no ale cóż, ups, poszło coś nie tak i dlatego jest cierpienie. To proste wyjaśnienie jest w pewnym sensie eleganckie, jest chwytliwe i uwierzcie mi, znajduje odzew w uwielbieniu wręcz tej sekty u tak wielu ludzi, że w tym momencie jest to co najmniej kilka milionów i są obecni praktycznie we wszystkich krajach i reprezentowani przez ludzi wszystkich zawodów. To nie tak, że tylko ludzie niewykształceni czy w jakiś sposób niedouczeni mogą się załapać na historie sprzedawane przez Świadków Jehowy, którzy jak powszechnie wiadomo aktywnie uczestniczą w nawracaniu, chodzą od drzwi do drzwi, gdyż uważają, tak im powiedziano, że to jest niezbędny warunek ich zbawienia. Tych warunków zbawienia jest wiele. No, należy do nich między innymi nie przyjmowanie transfuzji krwi, nie rozmawianie z ludźmi, którzy byli świadkami Jehowy i się odłączyli lub którzy zostali co gorsza wykluczeni. Tak, występuje takie zjawisko w tym zborze jak wykluczenie. Jest to szczególnie okrutna procedura, która polega na usunięciu trwałym osoby z grona przyjaciół, rodziny, innych ludzi, których wcześniej ta osoba notabene nazywała braćmi i siostrami. Lęk przed tym wykluczeniem społecznym w oczywisty i zrozumiały sposób blokuje i przeraża tych, którzy zaczynają mieć wątpliwości, czy aby na pewno jest to religia wybrana przez nich, czy aby na pewno jedynie słuszna, jak sami świadkowie uważają, i tych, którzy po prostu chcieliby poszukać dalej, pójść gdzie indziej. Ponieważ sankcje są ogromne. Czyli mamy ogromnej rangi gratyfikację, odroczoną oczywiście, jak w każdej religii. Gratyfikacja jest zawsze odroczona i wysoce niepewna. I ogromnej rangi sankcje, czyli kary. Wykluczenie to najgorsza kara, jaka może nas spotkać, porównywalna do karania milczeniem w relacji narcystycznej. Zatem już widzimy tutaj pewne istotne
podobieństwa. Innym podobieństwem jest kryterium socjologiczne sprawowania władzy w sposób autorytarny. Ludzie toksyczni, zwłaszcza narcystyczni, sprawują taką władzę, czy próbują sprawować taką władzę nad swoimi rodzinami czy podwładnymi. Jest jeden autorytet i on zawsze ma rację, a jak nie ma racji, to patrz, punkt pierwszy. I dokładnie tak samo dzieje się w przypadku Świadków Jehowy. Biblia ma rację i nie ma innej możliwości, żeby jakakolwiek inna książka, księga, mądrość, wgląd, mistyczne doznanie mogło wiedzieć lepiej od Biblii. Przy czym Biblia rozumiana jest jako objawione Słowo Boże, nie zważając na to, że ten akurat księgozbiór wielu ksiąg z wielu epok, z wielu okresów historycznych został zatwierdzony przez Kościół katolicki, przez Sobór Nicejski, zwołany w 325 roku naszej ery. W sumie została usankcjonowana w tym kształcie, w jakim obowiązuje do dziś, przez wrogów Świadków Jehowy, przez religię, którą oni nazywają Babilonem, czy też nierządnicą, i rozprawiają o niej jako o wielkiej zdrajczyni nauki boskiej i wielkiej zdrajczyni Słowa Bożego. No to taki jeden z wielu ciekawy paradoks. Niemniej u Świadków Jehowy mówi się, że Słowo Boże to Biblia, gdyż tak napisano w Biblii. Do innych kryteriów sekt należy traktowanie instrumentalne jej członków. I o tym najwięcej właśnie opowiadają byli członkowie tej sekty, tacy jak Chris Strassman, którzy doświadczyli absolutnego braku zainteresowania ich punktem widzenia, absolutnego braku pytań na temat tego, co robią i dlaczego to robią. Tylko jedno, co odbywa się w sytuacjach spornych i konfliktowych, to aprioryczne napomnienie, aprioryczna decyzja kilku mężczyzn, i tu wyobraźmy sobie, co przeżywają kobiety, które z definicji w tej sekcie są niżej od mężczyzn w hierarchii, mają być im posłuszne, mają im usługiwać, mają słuchać męża jak, czy jako kapłana, jako Pana Boga, i nie mają absolutnie nic do powiedzenia, na przykład w sytuacji, w której zostały molestowane lub gwałcone. I również takie historie słyszałam, że kobieta usłyszała, że mogła nie prowokować i jeszcze otrzymała naganę za to, co ją spotkało. Także tych zranień narcystycznych, tych manipulacji, gaslightingu, manipulowania również słowem, w tym Słowem Bożym, jest bardzo, bardzo wiele. Oczywiście nie da się ukryć, że jak każda religia i ta organizacja czerpie ogromne korzyści majątkowe z obecności w niej swoich członków. Ludzie przekazują całe majątki na organizację i później mieszkają w jej łonie, to znaczy w tak zwanych domach Belem. Poznałam osobiście takiego człowieka, który będąc dyrektorem banku nawrócił się, a właściwie zakochał w kobiecie będącej Świadkiem Jehowy, która któregoś dnia zapukała do jego drzwi i cały swój niemały majątek przekazał jednym lekkim ruchem ręki na właśnie owo zgromadzenie. Takich ruchów jest niemało, podobnie jak i w katolickiej części sekty zwanej przynależnością do charyzmatycznego guru Rydzyka. Dokładnie to samo ludzie robią, przekazują całe swoje majątki, domy, mieszkania, po to, aby wykupić sobie miejsce w niebie. W przypadku Świadków Jehowy niebo określane jest błędnym rozumieniem doktryny biblijnej i dlatego uważa się dość zabawnie, i tutaj można zobaczyć połączenie pomysłu na nieśmiertelność Świadków Jehowy i futurystów, globalistów, którzy jak Ray Kurzweil
proponują wieczne życie w formie białkowej. Takie ogarnięcie czy podrasowanie parametrów tej formy białkowej, naszego DNA, naszego odnawiania komórkowego, żebyśmy mogli w fizycznym jak najbardziej ciele trwać tak wiecznie, co z pewnej perspektywy można zobaczyć jako niezdrową pułapkę i odmianę materializmu. Ktoś może czuć się złapany w pułapkę ciągłego przebywania w ziemi, choćby i w raju, jednak w ciężkim, gęstym, materialnym ciele. Tak to sobie tam akurat wymyślono. Co ciekawe, i to jest rzeczywiście dla mnie osobiście fascynujące, a mogłam się zetknąć z tą sektą wielokrotnie, kilkukrotnie w moim życiu dosyć głęboko, Świadkowie Jehowy stworzyli taki algorytm posługiwania się tą księgą zwaną Biblią, że tak jakby im się wszystko zgadza. To znaczy system jest spójny wewnątrz tego systemu i w ramach jego założeń, bo jeżeli poszukasz luki w systemie i wyjdziesz poza system, to już wygląda to trochę słabiej. Ale dopóki posługujesz się tym komputerem, bo oni potraktowali Biblię jak komputer, i idziesz szlakiem łączenia cytatów narzuconych przez organizację, to będzie wszystko do siebie pasować. Taka po prostu ładna, wielowymiarowa układanka. Ale luk jest wiele i być może o tym za chwilę powiemy. W każdym bądź razie połączenie tych ofert i kar ostatecznie prowadzi do nie tylko cierpienia, zaniżania poczucia wartości własnej dzieci wychowywanych w tej sekcie, dorosłych, którzy do niej przystąpili i przynależą, ale też do niesamowicie wysokiego poziomu wyzwania, aby się od niej odłączyć. Nawet kiedy w środku już się nie czuje potrzeby tak aktywnego udziału, jak mogło się czuć to na początku, gdy się było neofitą, świeżo nawróconym i podekscytowanym byciem częścią narodu wybranego, gdyż tak naprawdę ta narracja, którą proponuje ciało kierownicze Świadków Jehowy, jest niczym innym jak nową wersją tego, jak traktowali siebie Izraelici, jak do dziś traktują siebie ortodoksyjni Żydzi jako naród wybrany, wybitny, wyjątkowy, czyli narcyzm ukryty. Czyli tak naprawdę relacja członka przeciętnego Świadków Jehowy z całą organizacją przypomina relację koluzji narcystycznej, gdzie jeden z partnerów ma pewne cechy narcyza ukrytego, chce być wyjątkowy, chce być wybrany, bo tak w sumie w gruncie rzeczy czuje się mały, nic nieznaczący, a tu ktoś wielki, wspaniały, największy, niesamowity, Bóg. Sam Bóg mówi, przyjdź, a będziesz kimś wyjątkowym, a dam ci miejsce, przynależność, miłość braci i sióstr i obietnicę najwyższej nagrody. Oczywiście w sensie strukturalnym nie ma takiej potrzeby, aby sami ludzie działający w sektach, należący do sekt, byli narcystyczni. Często mają tylko tę cechę, jaką jest zaniżone poczucie własnej wartości, niepewność co do siebie, co do swojego miejsca w świecie, można powiedzieć brak solidnych filozoficznych podstaw życia, o których również mówiłam w jednym z moich nagrań. Znajdziecie link do tego nagrania pod tym wideo. Ale też jakaś taka potrzeba charakteryzuje na pewno członków sekt, którą nazwałaby potrzebą posiadania racji czy też słuszności swoich działań i odciążenia się z balastu ciągłych wątpliwości. Czyli prawdopodobnie najczęściej na tę drogę jako dorośli trafiają ludzie w obliczu kryzysu egzystencjalnego albo w depresji. Czyli znowu mamy motyw łatwej do przechwycenia ofiary. I powiedzmy sobie teraz więcej o tym, jakie są standardowe działania sekty, które będą już naprawdę
w lustrzany sposób odzwierciedlały to, co się dzieje w każdej toksycznej relacji. Na przykład, tak jak już wspominałam, będzie to ustalenie totalności wpływów. Czyli sekta zagarnia całość życia swojego wyznawcy, zawłaszcza wszystkie obszary, mówi mu, co ma robić, kiedy robić i jaką ma mieć funkcję, jaką rolę. To na przykład u Świadków Jehowy, dodając jeszcze do tego, co powiedziałam o roli kobiet, kobiety nigdy nie mogą przemawiać na zebraniach i nie mogą pełnić ważnych funkcji. Czyli mają zawsze rolę podrzędną i służebną. Dlaczego? No bo Ewa z żebra, prawda? Ewa to tylko żebro Adama, więc niech się cieszy, że ma w ogóle cokolwiek do powiedzenia. Również prawa są odgórnie narzucane i za nieprzestrzeganie ich, za kwestionowanie nawet ich, zawsze grozi taka lub inna sankcja czy kara. I teraz wymieńmy te obszary życia, w które wchodzi sekta Świadków Jehowy i które ona zagarnia, dominuje. Będzie to niestosowne, czy uznane za niestosowne, przyjaźnianie się i zawieranie związków z ludźmi z tak zwanego świata, czyli spoza sekty. Zawieranie relacji, oczywiście małżeńskich, bo przedmałżeńskie relacje są grzechem, a nawet masturbacja jest grzechem, i to poważnym, są dopuszczalne i mile widziane jedynie w gronie wyznawców. Seksualność jest blokowana u młodych osób do ślubu włącznie, co potencjalnie oczywiście prowadzi do nadużyć, do łamania prawa nawet, a potem poczucia grzechu, bo prawo Boże to łamie się samym faktem uprawiania jakiejkolwiek seksualności ze sobą lub z innymi. Natomiast poczucie grzechu jest wtórne, ale jak wiadomo, u Świadków Jehowy dochodzi również do całkiem wielu przypadków pedofilii. Są na ten temat materiały w internecie, również na YouTube. Były procesy i jest to wszystko zamiatane pod dywan, załatwiane w ramach zboru, dopóki tylko się da. I załatwiają to tak zwani nadzorcy, którzy są mężczyznami na podstawie swojego zaangażowania osobistego, wyznaczanymi jako głowa danego zboru, czyli danego oddziału swojej organizacji. I sprawa tu wygląda zupełnie podobnie oczywiście jak w Kościele katolickim. Powiedzmy więcej o tej zawłaszczonej seksualności, gdyż jest ona niezwykle często specjalnością grup o charakterze narcystycznym i ludzi narcystycznych. Narcystyczni ludzie również dążą do zawłaszczenia sfery seksualności poprzez odmawianie seksu swoim partnerom lub kompulsywne uprawianie seksu. Nawet dochodzi do gwałtów w takich relacjach, gdyż narcystycznych ludzi rzadko kiedy obchodzi, czego chce i co czuje partner lub partnerka. Seksualność jako po pierwsze podstawowa życiowa energia, po drugie najbardziej intymna i osobista sfera życia, w którą w wolnej istocie nikt nie powinien ingerować i wchodzić z butami dopóty, dopóki ona nie krzywdzi nikogo tą swoją intymnością, tą swoją sferą życia. No i po trzecie jest to życiowa energia, jest to mocna energia, na której jak wiadomo można zbudować pojazd oświecenia, wyzwolenia właśnie z samsary, która notabene jest niczym innym jak siecią powiązań i życiem białkowym w 3D. W ujęciu gnostyków na przykład jesteśmy tutaj właśnie wręcz przeciwnie, uwięzieni w naszych gęstych materialnych ciałach i cała przyroda, całe istnienie tutaj jest zarządzane przez złowrogiego, w gruncie rzeczy zazdrosnego demiurga, który jako żywo przypomina Boga Jahwe lub Jehowę, opisanego w Starym Testamencie, który każe nie pozostawić przy życiu kobiet i dzieci, który każe palić, niszczy Sodomę i Gomorę, niszczy całą planetę potopem, ocalenie jest należne tylko jednej rodzinie poczciwego Noego i kilku zwierzętom, bo tak, bo jest wściekły, bo jest nieprzyjazny, bo jest niewybaczający. To wszystko, co on prezentuje, nie ma absolutnie nic wspólnego
z miłością. Dlatego gnostycy odrzucali, zwłaszcza gnostycy późniejsi, odrzucali zupełnie Stary Testament, posługując się tylko nowym. A ci, którzy ten Stary Testament uznawali, interpretowali go symbolicznie i dlatego bardzo polecam posłuchać niesamowitych interpretacji Biblii dokonanych przez gnostyków. To jest wiedza, to nie jest wiara. Gnoza to nie jest wiara, to jest wiedza, to jest podejście najbliższe tak naprawdę hinduizmowi, tyle że wywodzące się przynajmniej częściowo z chrześcijaństwa. Ale to był taki dryft marginalny, nie będziemy teraz więcej mówić o gnozie, chciałam tylko zaznaczyć, że również i Biblię można interpretować na wiele różnych, bardzo twórczych i równie spójnych sposobów. Wracając do sfery seksualnej, każda niemal religia próbuje jakoś tę sferę regulować. Właśnie dlatego, moim skromnym zdaniem, że jest to sfera dająca nam ogromny potencjał wolności. W trakcie orgazmu doznajemy czegoś, co Francuzi nazywają le petit mort, to znaczy mała śmierć, i wówczas łączymy się z absolutem, łączymy się ze wszystkim, co jest, poprzez całkowicie zniknięcie ja. Nasze ja znika na parę sekund i właśnie dlatego mistycy oraz tantrycy wykorzystywali fakt istnienia tej potężnej energii w naszym ciele do tego, aby się wyzwolić, a religiom nie zależy na tym, żebyśmy byli wyzwoleni, prawda? Zależy na tym, abyśmy byli wierzący, składający ofiary. Z tego, co mi wiadomo, akurat u Świadków Jehowy nie dochodzi do tego, o co chyba się ich czasami posądzało, czy posądza, czyli do jakichś straszliwych orgii, czy składania ofiar z ludzi, czy do jakichś drastycznych nadużyć na dzieciach, choć, tak jak wspomniałam, procesy o molestowanie dzieci jak najbardziej były. Jednak warto zauważyć, że uznawanie wszystkiego, co się wiąże z seksualnością pozamałżeńską, również w tym homoseksualizmu, za grzech, prowadzi do tłumienia tej energii, do bardzo niezdrowych jej bądź to sublimacji, bądź to przekierowań. I samo sugerowanie, że konkretne zachowania nie są stosowne w relacjach małżeńskich, także nie pozwala na osobistą, swobodną ekspresję, na przykład głównie kobiecie, i powoduje albo oziębłość, albo usuwanie takiej osoby z grupy. Również osoby homoseksualne są bezwzględnie i bezdyskusyjnie usuwane. I ta osoba skazana jest na jakiś czas przeżywania absolutnej izolacji, samotności, dopóki nie znajdzie sobie nowych znajomych, nowych przyjaciół, a często nawet nowej rodziny. No bo wyobraźmy sobie, że taki człowiek widzi swoją matkę, swojego ojca na ulicy i ci ludzie, którzy go urodzili, wychowali i na pewno w głębi siebie nadal kochają, z powodu ideologii, która mieszka w ich głowie, nie odezwą się do tej osoby i nawet na nią nie spojrzą. Będą ją traktować w sposób zimny i okrutny, narcystyczny, tak? I tutaj pięknie można zobaczyć to, o czym czasami opowiada sam Wakhnin, moim zdaniem wybitny ekspert od narcyzmu, że ofiara narcyza staje się przy pewnych warunkach i przy długotrwałości oddziaływań sama narcystyczna lub przynajmniej przejmuje narcystyczne zachowania. W tym przypadku członkowie sekty, którzy sami mogli nie być narcystyczni, zachowują się jak najbardziej narcystycznie wobec swoich najbliższych, bezwzględnie stosując karanie milczeniem. Kolejny obszar wpływu totalnego Świadków Jehowy to zdrowie. Świadkom Jehowy nie wolno używać, to znaczy ani spożywać, ani wstrzykiwać do ciała żadnych preparatów krwiopochodnych. W tym samej krwi nakazuje się im natomiast
przyjmować preparaty niekrwiopochodne, krwiozastępcze i ten zakaz jest tak mocny, że odbywa się to nawet za cenę życia. Oczywiście dla większości wyznawców nie ma problemu, żeby to życie stracić, bo wiedzą, że później zostaną wskrzeszeni po Armagedonie, po sądzie ostatecznym, do życia wiecznego w raju na ziemi. Natomiast warto tu może poczynić taką małą uwagę na temat akurat aspektów zdrowotnych i psychologicznych związanych z transfuzją. Zapoznałam się dość dobrze z nauką na ten temat, z wpływem transfuzji na ciało i pragnę zaznaczyć przy tej okazji, że krew jest jak inteligentny organ i ewidentnie zachowuje się jak nośnik naszej osobowości, naszych cech charakteru, zachowuje się jak kod DNA sam w sobie i w związku z tym ludzie, którzy przeszli transfuzję krwi, moi znajomi, mówili mi o tym, że czuli się kim innym przez jakiś czas, bo potem ta nasza właściwa krew bierze władanie i przejmuje dominację, ale przez jakiś czas przeżywa się trudne chwile, tak jakby się nie było sobą. Ma się ochotę na przykład na mięso, gdy się było wegetarianinem przez 20 lat, więc reaguje się po transfuzji tak jak po przeszczepie organów. Na ten temat jest również dużo materiałów w internecie, możecie poszukać, jak ludzie, zwłaszcza po przeszczepach serca, czują się już w ogóle bardziej tamtą osobą niż kimś, kim byli i potrzebują na przykład odnaleźć rodzinę tego człowieka i mają podobne nagle zmienione upodobania. Czują obecność w rodzinie zmarłego jak w swojej i tak dalej. Podobne rzeczy dzieją się z krwią, także radziłabym tutaj nie traktować tego lekko. Poważna sprawa, jaką jest transfuzja, moim zdaniem powinna być absolutnie ostatecznością i raczej dobrze jest skorzystać może z tutaj doświadczenia też ogromnego medycznego świadków Jehowy w zakresie proponowania zastępczych płynów dla osoby chorej, takich, które nie pochodzą od krwi i które krwią być nie muszą, gdyż bardzo często krew się wstrzykuje w ramach uzupełnienia objętości płynów i w takich sytuacjach myślę, że warto być ostrożnym. Powiedzmy teraz o pieniądzach. Organizacja Świadków Jehowy nie naciska na konkretne wpłaty, ale w całości utrzymuje się z dobrowolnych i mile widzianych wpłat jej członków. W każdej sali królestwa znajdziecie dużą skrzynię i tam można wrzucić swój datek. No ale to jeszcze nic strasznego, bo również Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy utrzymuje się z datków i utrzymują się z nich właściwie wszystkie religie. Zwykle przepływ pieniędzy u Świadków Jehowy również wspiera tych mniej zamożnych, gdyż oni, ci zamożniejsi, wolą na przykład zatrudniać swoich braci i siostry. Również powoduje to niejako pozostanie gotówki w rodzinie, bo tak się nazywają. I oczywiście w przypadku, gdy brat z siostrą wezmą ślub, co dzieje się całkiem często, to stają się już wtedy mężem i żoną. To takie dosyć zabawne, że brat i siostra biorą ślub i nie jest to kazirodztwo. I tak jak już tutaj wspomniałam, na przykładzie znajomego dyrektora banku, niektórzy z braci i sióstr decydują się na całkowite pozbawienie się na własne życzenie jakiegokolwiek majątku i wówczas zamieszkują często w czymś w rodzaju Disneylandu dla Świadków Jehowy, czyli właśnie w takim specjalnym, dużym centrum w Polsce. Mieści się ono w Nadarzynie pod Warszawą i każdy członek zboru im zazdrości, bo ich życie jest nieustanną, jedną wielką służbą. Czyli, krótko mówiąc, harują tam za miskę i dach nad głową, a postrzegani są jako wybrańcy. Jeśli chodzi o karierę, o pracę, to przede wszystkim jakakolwiek kariera w świecie, wspinanie się po jej szczeblach odradzane jest wszelkim
uczciwym świadkom Jehowy, a zwłaszcza kobietom. Kobieta bowiem ma być, jak już wspominałam, cicha, pokorna, oddana mężowi i głosu ma w sprawach doktrynalnych nie zabierać. Ma nie chcieć mieć i nie może mieć żadnych stanowisk kierowniczych i powinna w sumie zobaczyć, że miejsce jest jej przy dzieciach i w kuchni. I pod tym względem oczywiście grupa Świadków Jehowy, sekta Świadków Jehowy przypomina Kościół katolicki, gdzie jak dotąd również kobietom nie jest dane sprawować funkcji kapłańskich i udzielać wszelkiego rodzaju sakramentów, gdyż wciąż panuje tam patriarchat. No ale ten patriarchat, kochani, nie powinien nas dziwić, gdyż jeżeli my uznajemy, że osoba najwyższa, czyli Bóg, jest antropomorficzna i jest panem, a nie panią, jest facetem, no to kapłan też powinien być facetem. To kobieta z żebra, Ewa, jest kimś gorszym. No i tak to się ciągnie po wiekach, po tysiącleciach, ta niefortunna interpretacja ról genderowych. Jednak u Świadków Jehowy wszelkie kariery świeckie nie są zbytnio cenione, dlatego że jest to przynależność do świata. Tu definicja, świat to miejsce przejęte przez szatana od czasów Edenu i skazane na zagładę wraz ze wszystkimi, którzy nie są Świadkami Jehowy. Ta definicja jest dosyć matematyczna i zero-jedynkowa. Nie ma tu żadnych odcieni szarości. Kolejny ważny temat, który tu warto poruszyć w tym kontekście, w jakim głównie dzisiaj mówię o Świadkach Jehowy, o sektach, o ich podobieństwach z zawłaszczeniem toksycznym, narcystycznym, to temat przynależności. Dlaczego osoby, które rozstały się z toksykami, tak źle znoszą to rozstanie, pomimo że przecież uwolniły się od niesamowitego balastu w swoim życiu, od kogoś, kto je wyzywał, poniżał, nie słuchał ich, nie liczył się z ich zdaniem. Oczywiście również mężczyźni doświadczają tych nadużyć od strony narcystycznych kobiet, ale powiedziałam kobiety dlatego, że kobiety wydają się wyjątkowo źle znosić rozstanie. U mężczyzn działa to raczej tak, że jeśli już dojdzie do decyzji, że koniec, to ten koniec przebiega nie aż tak drastycznie, choć oczywiście jest cierpienie. I dlaczego? No właśnie dlatego, że dla nas ludzi bardzo ważna jest przynależność. Przynależność to bycie widzianym. Przynależność to bycie istotnym dla kogoś. Jesteśmy od dziecka poszukiwaczami tej przynależności, której często zabrakło, której mieliśmy nie dość, której mamy pewnego rodzaju deficyty. Bo albo rodzice byli zbyt zajęci, albo imprezowali, albo nie umieli być rodzicami. Z takiej czy innej przyczyny nosimy w sobie pewnego rodzaju deficyt bliskości i przynależności. A tutaj, w tej sferze życia wyznawcy, sekta oferuje poczucie przynależności wraz z poczuciem wyjątkowości, bycia wybrańcem. I ten mechanizm bywa często wykorzystywany przez narcyzów dla wywołania u ich ofiar wrażenia bycia wybrańcem wybrańca. Tak zatytułowałam zresztą jeden z rozdziałów w mojej książce Antyczłowiek. Co czynicie wybrańcem wybrańca? Czyli kimś wyjątkowym poprzez sam fakt przynależności do czegoś, kogoś wyjątkowego. I to podbija poczucie własnej wartości, bo niejako kąpiemy się w cieniu jednostki, a w tym przypadku grupy niezwykłej, wybitnej, wybranej. Tutaj Bóg nadal wybiera i prowadzi swój lud, niczym Izraelitów błąkających się po pustyni, tym razem w wydaniu Świadków Jehowy. Ty zaś, szeregowy Kowalski, jesteś w całej swojej przeciętności wyjątkowy, bo należysz do tego ludu. Prosty mechanizm, skuteczna manipulacja. Poprzez tego rodzaju manipulację podstawową ludzką potrzebą podbija się w członkach grupy poczucie własnej wartości do tak wielkich rozmiarów, że wierzą oni, iż za chwilę, a chwila ta jest
pewnikiem już od około setki lat nastąpi Armagedon i wówczas kochający, a jakże, choć patriarchalny Jahwe, zmiecie z powierzchni ziemi wszystkich tych, nie oszczędzając również niewinnych dzieci i kochanych zwierząt, podążając za swoją własną starotestamentową tradycją. Jeżeli nie należysz do grupy wybranej, to choćbyś był nie wiadomo kim, niestety dziękujemy za uwagę. Natomiast ty, szeregowy Kowalski, który masz to szczęście i przynależysz, możesz liczyć na miłosierdzie Boże, gdyż ty poznałeś prawdę. Świadkowie Jehowy również od strony filozoficznej nie wahają się, jak wiele innych sekt, nazywać swoich nauk po prostu prawdą. Prawdą, która jest jedna, jedynie słuszna, tylko przez nich właściwie interpretowana. Nie ma tu miejsca na subiektywność, nie ma tu miejsca na filozoficzne dysputy, na jakiekolwiek ewolucje światopoglądów, bo jest prawda i tyle. Prawda jest raz dana i należy ją traktować jako świętą. Co ciekawe, Świadkowie Jehowy mają dogmat, w ramach którego od kiedy tylko istnieją, czyli tak jak powiedziałam, ponad 100 lat, cały czas za chwilę ma być Armagedon. Wyznaczono kiedyś konkretne daty tego końca świata i tych Armagedonów już teoretycznie było pewnie kilkanaście. I zawsze głoszą, pukając do naszych drzwi, że musimy szybko się przed tym Armagedonem chronić i uciekać, no bo już zaraz, zobaczcie jak jest źle na świecie, zobaczcie, to są dni ostatnie. To wszystko przepowiedziano w Biblii, że ludzie będą nierządni, że będą nieuczciwi, że będą wojny, że zarazy, wiadomo. To wszystko było, jest i będzie, niemniej oni to od setek lat, od ponad setki lat traktują jako dowód, nie powód, nawet dowód na to, że Armagedon już tuż, tuż i puka do naszych drzwi, udowadniając nam, że na pewno się nie mylą, bo następuje pewnego rodzaju sekwencja rozłożona w czasie wydarzeń, które zostały przepowiedziane głównie w Apokalipsie świętego Jana. Księdze notabene fascynującej, niezwykle symbolicznej, pełnej obrazów podobnych do snu lub podróży psychodelicznej, które można też interpretować na wiele różnych sposobów. Akurat tutaj powiem, że interpretacja Świadków Jehowy jest dosyć ciekawa i pokazuje, czy pozwala naprawdę tworzyć niesamowite obrazy, fantazjować na temat tych dni ostatecznych intensywnie. Rzecz jasna, prawda to tylko kolejny konstrukt lingwistyczny, którego używanie w kontekście jakiejkolwiek uprzywilejowanej doznania owej prawdy grupy powoduje więcej zamieszania niż pożytku. I mówię tutaj nawet o prawdach głoszonych przez tak zwanych guru oświeconych czy przez naukę. Zawsze warto mieć pełne pokory i skromności podejście, które zakłada, że my tę naszą dzisiejszą prawdę możemy przynajmniej jutro poszerzyć, ukontekstowić, zrozumieć z innej strony, bo prawda jest jak ten słynny słoń, o którym się mówi jako odkryciu naukowym, które opisywane jest przez każdego z badaczy z różnej strony i dlatego jeden opisze słonia głównie jako trąbę, a inny głównie jako ogon, a jeszcze inny spojrzy z dołu, kolejny zaś z góry. Dlatego też nie ma się co przywiązywać mocno do naszych własnych prawd, kochani. Zweryfikowałam to i powiadam wam. Prawda subiektywną jest. A to dlatego, że subiektywny jest nasz pogląd, bo jest uprawiany przez subiektywny podmiot. Każdy z nas tutaj jest subiektywnym podmiotem. Masz swoje oprzyrządowanie, swoje neurony, swoje doświadczenia indywidualne, życiowe, swoją kulturę, w której jesteś wychowany i której obecności nawet nie zauważasz, nie zdajesz sobie sprawy, jak bardzo jest wszechobecna. Edukacja, wszystko to wpływa na twój pryzmat, na sposób interpretacji, na sposób widzenia,
tak zwanych faktów obiektywnych. Więc naprawdę nawet naukowiec jest subiektywnym podmiotem i jego prawda zatem też jest przynajmniej w jakimś stopniu subiektywna. Tymczasem u ludzi narcystycznych i u ludzi z sekty szafuje się tym słowem i mówi się często, prawda jest taka, że na przykład narcystyczny człowiek powie, tak naprawdę to ty powiedziałaś pierwsza, że. I jest to oczywiście kłamstwo, ale ubrane w szaty prawdy. W biegu historii jest tak, że dzisiejsze odkrycia na miarę małej prawdy przez małe p, wąsko rozumianego odcinka rzeczywistości, jutro stają się doktryną, dogmatem i podważać ich nie wolno. Umieszcza się je tuż obok Boga lub wręcz w jego miejscu i wyznaje. I jest to wielka szkoda dla wszelkiej innowacji, dla ewolucji, dla rozwoju. U Świadków Jehowy, jak już powiedziałam, wszystko co napisano w Biblii, interpretowane i specyficznie przez autorów czasopisma Strażnica i Przebudźcie się, jest prawdą przez duże P. Świadkowie Jehowy posługują się propagandą także poprzez inne publikacje, poprzez swoje książki, na przykład czy ewolucja naprawdę miała miejsce, czy też publikacje z zakresu historii religii, w których notabene można znaleźć dość sporo tak zwanych faktów rzeczywistych, tak zwanych opisów dość nawet naukowych rzeczywistości, czy jest to może opis raczej paranaukowy, który jednak jest sprytnie poddawany pod tę ich jedyną możliwą do przyjęcia prawdę objawioną przez Jehowę, który nawiasem mówiąc ukrywa się w tetragramie JHWH, czyli to imię Boże, którego właściwie wymawiać nie należało, nie powinno się w judaizmie, tutaj jest podkreślane i używane bardzo, bardzo intensywnie. Niestety, poprzez to, że Świadkowie Jehowy tworzą tylko swoją prawdę, dokładnie tak jak ludzie narcystyczni, zawłaszczają swoich członków w zakresie całej wiedzy z dziedzin tak fascynujących i od siebie odległych, jak antropologia, kultura, sztuka, medycyna. Hamuje się ich wolność, kreatywność, potencjał tworzenia własnej rzeczywistości, patrzenia przez swój unikalny pryzmat, wyrównując tych członków tej sekty, zrównując ich do właściwie kopiuj wklej do jednej i tej samej osoby, podobnej do agenta Smitha z filmu Matrix. I tak też się często czują byli Świadkowie Jehowy. Jakby żyli nie swoim życiem, jakby ktoś im to życie zabrał, jakby ktoś narzucił im, kim są z zewnątrz. I to jest oczywiście uczucie bycia w klatce. A więc totalnie takie samo, jakie mają wyznawcy jednego Boga, jednego guru, czyli narcyza patriarchalnego, często ojca rodziny, patriarchalnego, często męża, który w złowieszczy sposób oznajmia swoje prawdy i żąda ich usankcjonowania przez wszystkich obecnych, nie dopuszczając absolutnie żadnej dyskusji. Na koniec oczywiście pragnę podkreślić, że jeżeli jesteś lub byłeś jedną z osób zawłaszczonych przez jakąkolwiek sektę, których oddziaływanie omówiłam tu na przykładzie akurat Świadków Jehowy, to możesz śmiało pisać do nas, zgłosić się na konsultację. Na pewno możemy Ci pomóc, możemy wyciągnąć Cię z tego mrocznego miejsca Twojej klatki i pomóc Ci przestać być kurą, podczas gdy zawsze byłeś orłem. A może staniesz się feniksem. Do zobaczenia. Życzę wszystkim wolności od wszelkich instytucjonalnych i indywidualnych zawłaszczeń. Mam nadzieję, że ten film Ci się podobał i że wniósł jakąś wartość w Twoje życie.
Jeżeli chcesz być z nami na bieżąco, tworząc społeczność ludzi wolnych i szczęśliwych, to polub to wideo, zasubskrybuj nasz kanał, a jeśli chcesz dostawać powiadomienia o pojawieniu się nowej treści, naciśnij również dzwoneczek. Przydatne porady na każdy dzień i unikalne treści znajdziesz także na naszym Facebooku oraz na Instagramie, do których linki znajdują się w opisie poniżej. Do zobaczenia wkrótce!